może tym razem pójdzie lepiej. No, póki co parę uników. Aj! Ała! Dobra, dobry unik. No może tym razem pójdzie lepiej, Abi. Ajajaj, ała! O, i tu jest po wszystkim, no. Raczej, to nie było w gardło? To nie było w gardło. No, zamaszyste ciosy, koleś. Aj! Chciałem spytać, co tym razem? A, bo idealna okazja, żeby go ściechnąć parę razy. Ała! Dobra, Abi, może lepiej nie? Czyżby? Ale może da się od tyłu? Bo tak podkręcony będzie? Nie. O kurde. No, Abi, kurde. Kiącha. No. Zrobił co chciałeś, nie? Tak naprawdę. Ja, on jeszcze żyje. A wyciągnij tą strzałę, no przecież. Złam strzałę. No właśnie. O. I w oko. Albo gdziekolwiek. Ja kurde, gość jest dobry. Ja by ci odgryzł palce teraz. O. Kurde, chciałem spytać, ile jeszcze miejsc trzeba powbijać. Żeby wreszcie zginął, nie? Ale. Czy to nie był przypadkiem lider? Padł jak lider. Dobra, moment, spokojnie. Jak do mnie strzelają? Nie. Ej, ale aby nie ma plecaka w ogóle. Ale Lipton. Wszystkie moje ulepszone bronie. Dobra, nie moja walka, nawet nie mam czym. Może nie tędy. Co masz? O, jest łódka, dobra. To się zgadza. No, dawaj, dawaj, dawaj. No, na miejscu WLF, to właśnie do nich bym teraz strzelał, no właśnie. No, wiosełka jechane. Jaka, kurde, masakra. Może Haven się obroniło jakimś cudem? Może. W sumie Isaac zginął pierwszy. Lider blizn, potencjalny lider. Trochę później, no to... Jednak... Jeżeli chodzi o pion zarządzający, no to dłużej blizny. No chyba, że Isaac nie dostał aż takiej poważnej rany. Widzisz, no co? Co ci mam powiedzieć? Chciałeś uratować matkę? Matka zginęła. Przecież zginęła jeszcze twoja siostra. No, Ciężkie życie przed tobą. Ze sporym bagażem. Chyba nawet większym niż ma Abi. To jakie łapy będzie miał lew za jakiś czas. Dobra, to teraz powiedzmy tak, bardzo poważna przejażdżka emocjonalna dla lewa Vel Lili, czy na odwrót, a zaraz pewnie dla Abi również. Mhm. Gdzieś tam będzie martwy Owen i Mel. O, lew, co z tobą? To nie jest dobry moment na zamknięcie się w sobie, wiesz? Teraz Abi jest twoją nową siostrą.
czyli rozumiem, chwilę temu była tutaj Ellie, tak? I stłuczone szyby coś, czy może otwarte tym razem dla odmiany? A, klucze, no tak. Dobra, ale wybaczcie, jak zwykle zwykłem to czynić. Tym razem też się rozejrzę. Bardzo pobieżnie, ale jednak. Już chciałem powiedzieć, że przestaje padać, ale chyba nie. Nie, dobra, dookoła nic. No chyba nie ma co tego wstrzymywać. Tylko co zostaniemy pewnie wewnątrz. Ale w sumie tutaj bardziej o losy Ellie chodzi. W dalszym ciągu. Oj. Co jest? Jakim cudem? Okej, czyli faktycznie miałem rację. Czyli Ellie zabiła Alice. Czy to... Ale to co nie nastąpiło rurą? Pójdę pierwsza. I co, zero komentarza odnośnie tego, że tam ukochany pies? Tutaj Animal Care, tak? Animal Quarantine. O, to jeszcze gorzej. Nie przyda się, tak czy tak. No, jesteśmy tutaj już po Ellie. Ale też nie widzę powodu, żeby miał tutaj lew zginąć teraz. Gdzieś, czyli bardzo możliwe, że w teatrze też będzie jeszcze. W sumie. O, tu widzę światło. Gdzie bardziej progresem śmierdzi? Oj, tam. Tam najbardziej. Dobra, więc sprawdzimy resztę. Czyli zacznijmy tutaj od pierwszego pomieszczenia. Pewnie po prostu zamknięte. A może tu jest właśnie progres? Dobra. Czyli się nie da. Nie, na pewno nie przeskoczysz? Kurde, Abby, no. No wstyd mi za ciebie czasami, wiesz? Dobra, to jeszcze tutaj. Tutaj Ellie sprawdzała plecaki chyba. Czy na coś tam innego trafiła. Dobra, tutaj również. Aha. No, czyli jednak nieuniknione. Do progresu. Ostrożnie. No, Ellie już tu nie ma. Od jakiejś chwili. Czym? Nie widziałem, co jadła przez ostatni dzień, dwa, trzy. Chyba, że to burrito. Ej, faktycznie, ej, zostawiam mapę za sobą. Abby. No, każdy kogoś stracił. Zemsta. A jedna. Co, przenosimy się te parę dni? Czy tam parę dni? Pfu, parę godzin. O, lew, jesteś tu, czy to jest samotna wyprawa? Z nią. Najpierw jakoś tam wejdźmy. Ej, dobra, ta scenka... Będzie wyglądała inaczej, niż się spodziewałem. W momencie, kiedy Abby tam wleciała, nie byłem w ogóle świadom tego, że lew istnieje.
i że jeszcze do niedawno był Lili. Świeci się. Jesteś ze mną? Tak. Okej, dobra, już wiemy, że tutaj masakra dokona się pewnie sama. Albo nie do końca. Szukamy dalej. Jakoś górą. Nie, dobra, czyli naokoło, podejrzewam, gdzieś tam przez deszcz. No, jakoś się na pewno dostajemy tam. Właśnie może... O, światło. Tak jest. Idealny, delikatny wyznacznik progresu. Ja tylko idę w drugą stronę. Chyba tutaj jako Eli nawet nie byłem. No, też właśnie. Jakaś moneta? W takim wypadku? Albo coś cokolwiek? Długie pytanie za 100 punktów. Skąd Abby wzięła tą klamkę? Skoro cała reszta gdzieś tam poleciała długo. Dobra, doskoczysz? Okay. Podrzucony. Łap drabinę. Gotów? No i serio, w środku nikt tego nie słyszy, tak? No, przez ten padający deszcz. Pewnie. No ale czy właśnie... Czy głód zemsty, jaki ma teraz Abby... Będzie zaspokojony tylko przez śmierć Jessiego, czy... Czy tam wszyscy zginą? No, zobaczymy. I to raczej zaraz. W porządku. Po cichutku. Ja właśnie to można spieprzyć? W sensie, no nie mogę strzelić. Wciskam i nic. Abym zdradził po prostu Abby. Sprawił, że się nie może skradać. O! No czy teraz wiesz co wywołałaś. I nie tylko Lee. No trzeba było jednak odpuścić wcześniej. Trafił nas. A, czy ja naprawdę, czego myślisz, że to był Tommy? No w sumie tylko jego widziała. O kurde. Czyli faktycznie zginął? Dalej, wysyłać posiłki. No, chyba, że sami łącznościowcy zostali. Dobra. Czyli Yara zdążyła jeszcze zabić Isaaca. No, jak na osobę z jednej ręki zabić szefa WLF-u? No... Nice. No, dobra, to będzie schody na dół, no właśnie. O. No i to już śmiałbym w ten sposób. Właśnie są tam na dole, tak? Gdzie jesteś? Ale uwierz, nieopodal. Ale właśnie tutaj w dalszym ciągu mogą być monety, podejrzewam. Bo to, że Eli ich nie podniosła, to nie znaczy, że ich wcale nie było. Więc może jakaś jeszcze z dodatkowego stanu. Może tu? Ej, no w sumie ten alkohol ładnie świeci, ale... Co, nikt naprawdę nie chciał sobie czasnąć drinę? Dobra. No to zobaczmy, jak to się potoczy. Ostatecznie. Albo i wcale nie ostatecznie. Gdzie są drzwi? Gdzieś muszą być. Ej, halo, moment. Trzeba jeszcze niżej. Tak, szukając drzwi, a po prostu trzeba zejść na dół. Czyli co, wpadniemy na Tomiego, tak? Szarpanina. Cholerny Jesse. Że niby nie wiem, jak wygląda złoto. Poczekaj, aż to zobaczysz, gnojku. Właśnie, ale w co tu robisz? Ręce do góry. Odsuń się powoli. Odsuń się, mówię.
Będziesz tego żałować. Nie odwracaj się! Lew, celuj w niego. Co, będziesz chciał go pojmać? Na ziemię. Zabijesz mnie jak tchórz? To diabła zwań. Aha, z tej perspektywy teraz. Ręce do góry, albo tego też zastrzelę! Nie rób tego, Eli! Ty, ale lewo tam nie widziałem wcześniej. Uciekaj stąd! Wstawaj! Już! Będzie się kurwa was! Tu mordę! Jak chcesz. Nie! Stój! Rzuć broń. Rzuć broń! Kurwa! Nie. Wiem, czemu go zabiłaś. Zrobił to, by mnie ratować. To przeze mnie nie ma lekarstwa, to mnie chcesz. Puść go. Zabiłaś moich bliskich. Pozwoliliśmy wam żyć. I tak się odpłaciłaś. Au. Czemu ona ucieka? Aha, ja mam strzelać do Eli? Nie masz szans. Pilnuj wyjść i nie daj jej zwiać. Dobra, ale to mi wygląda, by mógł to przeżyć. Nie no, kurde, jako Abby? Jako Abby, no przecież no, nawet się nie chowałem. Nie będę próbował. O, Eli, gdzie jesteś? No raczej nie zdążyła przejść tam na drugą stronę Abby, ale... Skoro tak wolisz, ja specjalnie się kręcę, żeby dać Eli więcej czasu. No, Eli, nożem, nożem, tak jest. No. Dobra, no. Raz, no. Dawaj. No, zrób to. No, jeszcze raz, jeszcze raz. No. I pięknie, Joel pomszczony. Dziękuję bardzo. The Last of Us Part 2 się właśnie skończyło. Nie no, kurde. Czyli co, nie tak? Jednak mam powalić Eli, naprawdę? Eli, dasz się podejść tak łatwo, naprawdę? No to jest siła pięści. Max batoników. O, czyli dobra, Eli już zgubiła Abby. Ja nie mam nic, chyba batoniki, by go podnosić co najwyżej. No. No, po tylu ciosach, Eli. No, nie dałaś rady dziabnąć. Co, złamałaś sobie kręgosłup? Pięknie! Joel pomszczony razy dwa. Nie, ale tym razem serio. Nawet nie widziałem tam czegokolwiek do ciśnięcia. No i co teraz? A, unik! Dobra. Jebana kurwa! Skoro muszę... Tam była rura, tam jest jeszcze cegła do tego. Ale nie wystartuje na shotguna. Bezpośrednio. No ale rzut butelką w twarz, no. Kurde. Musimy? No ja kibicuję Eli tutaj, nie? O! No nóż! Bebek! Tak jest! Czemu w nogę? Łoho! Kurde! Solidna bomba! Co? Nos? Zęby? No, liczę, że ten tice udową ci przybiła akurat.
Boż... O, a jednak. Wow! No dobra, no ale sorry, Ellie nie jest zbyt trudnym przeciwnikiem, naprawdę, wiecie? Została? Aj! Dobra, to trzeba wyciągnąć. W sumie nie trzeba. O, shotguna, dobra, nara. No skacz, kurde! To było sporo batoników, widziałem. A mogą się jej przydać teraz. Nie, dobra, ale serio, gdzieś tu były? Jeszcze? O. Kurde, Ellie, no naprawdę? To ja ciebie obserwuję. Ej, sporo. Zabiorę trochę strzała. O, ale to jeszcze ginę. Prawie, że. O, a jednak Ellie przenieść można było podejrzewać. O, już nie jest tak łatwo. Ach. No, łukiem. Żelpą strzony 3 razy. Nie, dobra, ale czyli co? No nie zmusicie mnie tutaj do zabicia Ellie, serio. No nie ma opcji. Ej, dobra, to było słychać na pewno. No, Ellie. Gdzie jesteś? A jest, dobra, widzę. Tam się przyślizguje. Teraz jak to ładnie zrobić? Widzę, automatyczne namierzanie cegiełką nie wchodzi w grę. No, a jednak wchodzi. Też się jej nie dziwię. Co? Co tam się kurde stało? Ale nie, autentyk, to jest autentyczne pytanie. Co tam się kurde stało? No? Co jest, wykręciła czy złamała rękę? Dobra, jedno rozcięcie. Dobre, dobre. Au. 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 Mel. No. I to jest ten moment, w którym dokonasz odwrotu, czy porzucenia zemsty, a może po prostu teraz Ellie zgarnie nóż. Gardło. Odpuściła. Ej, dobra, jest szansa, że Dina przeżyje. Nie wiem, co z Tomim. No, Jesse niestety dead. No, ale jestem... Szczerze, a tak szczerze, szczerze... Nie, dobra, kłamię was. Nie, gardzę Abby, nie, no tak szczerze. Pełen podziwu za to, że była w stanie odejść. Miała ich na widelcu, właściwie na ostrzu noża. No, niewiele tutaj mogę obejrzeć. Sporo czasu musiało minąć. Dina dała radę urodzić już, bo to pewnie jej. Ale w sumie ten, sytuacja trójkąt małżeński się troszeczkę ten wyjaśnił. Ojca brak, umarł. Ale to powierzę Jesse'ego. Wszystko gra. Nie no. W sumie, no jeszcze, tutaj jeszcze będzie Tommy. Inaczej, w sumie misja niewykonana, jakby nie patrzeć. O, jest Idina. Jest i, no właśnie, nie wiem jak się młody nazywa. Ale to wygląda na... Podobają ci się, co?
Mają niezłe fryzury. Na dom Eli. Co, porobimy minę z dzieciakiem? Co to za przystojniak, co? O, Dina coś tam nuci? Dobrze słyszę? Dobra, znaczy naprawdę mogło się skończyć gorzej. Zdecydowanie gorzej. Kuchnia jest tutaj, dobra, to może w drugą stronę. Odczajmy chatę. Dobra, kącik zabaw dla niemowlaka, spoko. Niech ma co robić. A kto to? Cześć, jest ciocią Talią. Cześć, ciociu Talio. Ciocia Talia? Siostra Diny? A to o tym nie wiedziałem. To było jeszcze coś? Wiem, że dzieciakiem uderzam o framugi, ale... Co? Przewietrzymy się? Czy co, olewamy Dinę? No i w tym momencie teraz to was part 3. Eli uciekła z dzieckiem gdzieś w głębi lasu. No dobra, do traktora jeszcze podejdę. Tam nic innego w zasięgu wzroku nie widzę. Co, młody pojeździ traktorem sobie? Serio? Jest moim zdaniem odrobinkę za młody, ale... Hej, Oli. Skąd się tu wziąłeś? Ktoś by musiał przynieść. Raczej nie młody. Trzymaj się. No, to rozumiem. Ładnie. Hej. Czy ja nie daj Boże pominąłem... Jedną z głównych scen? Na gitarze. Kiedy urosną ci łapki. I nie będziesz już robić w majtki. Spoko. Każdemu się zdarza. Mieć małe łapki, czy robić majtki? Nie, dobra, widoczek pierwsza klasa. Chciałaby te napisy końcowe wiadą teraz. Do powiedzenia. Jak podrośniesz. I to sporo. Nawet nie wiem, od czego zacząć. No, ten monolog... Będzie kontynuowany, czy mogę spróbować już odejść i pójść do kuchni? Tam, gdzie trzeba. A, może coś tam gaworzy. Ziemniaczek, ziemniaczek, mój mały ziemniaczek. Ziemniaczek, ziemniaczek, mój malutki ziemniaczek. Duży chłopak. Tak, mój mały. O, dobra, czyli można jednak. Dobra, ziemniaczku. Pora wracać do mamy. Mamy jeszcze nie widzieliśmy. No, inaczej, nie ma co przeszkadzać w robieniu obiadu. O, coś jeszcze. Hej, dodajmy cię tu. Dina plus Eli. Plus... JJ? Naprawdę? Serio? No, to oficjalne. Dobra, wygląda słodko. Ale też macie takie dziwne przeczucie, że to jeszcze nie jest koniec? Dobra, tutaj raczej nie ma co, ale chyba to wygląda... Albo to są głębokie obrzeża Jackson, albo nie jesteśmy już w Jackson. No, tak czy inaczej, wygląda na miejsce w odosobnieniu. O, w sumie to by niczego nie czytaliśmy. Droga Dino, dziękuję za list i zdjęcie. JJ jest już taki duży, ma uśmiech po Jessim. Chyba tak to się właśnie pisze. Jeżeli charakter też odziedziczy po ojcu, to powodzenie. Nie mogę się doczekać, aż cię odwiedzę. Plecy znowu dają mi w kość, ale powoli wracam do zdrowia. Doktor mówi, że potrzebuje jeszcze kilku tygodni odpoczynku. Przyjdę, jak tylko będę mogła. Dziękuję ci za ciepłe słowa. Mam nadzieję, że to oczywiste. Że nie miałby ci za złe tego, co się wydarzyło. I my również nie mamy. Kochamy cię. Należysz do rodziny.
Bądź zdrowa, jeśli kiedyś zmienicie zdanie, w Jackson znajdzie się miejsce dla waszej trójki. Z wyrazami miłości, Robin. Czyżby... Co tam, moi mili? Hej. Rodzice Rzeczyckiego? Zamiast dziękować, włącz jakąś muzę. Zobaczę, co da się zrobić. Ej, serio? Spodziewałem się obiadu. Kurde, nie bycie naczyń. Co jest grane? O, co, w ogóle nawet na nią nie patrzysz? Urodziła się starczy? A. Patologiczna matka. Nie no, bez przesady. Znaczy, znając Dinę na tyle, na ile ją znamy. Znaczy, tutaj do sceny rodem z Sosnowca nie dojdzie. Co powiesz na muzykę? Jazz? Serio, macie tylko jedną płytę windową? Chcesz potańczyć, co? No, na szczęście ma dwie strony. Dobrze. O, zajebiście! Uwielbiam to. Twojej mamie łatwo dogodzić. Nie zaprzeczam, naprawdę niewiele mi trzeba. Chłe, chłe, chłe. Okej. Co, tańczymy? O, jakie kocie ruchy. O, że niby ty... No. O, popatrz na mamę. Rany. O, cześć. Trochę mnie to kręci. Dziwna jesteś. Wiem. Okej. Okej, rozpraszasz mnie. Wiem. Okej, dobra. Dość. Jak chcesz. Co dalej? Nie, serio. Mam nieodparte wrażenie, że to jeszcze nie jest koniec wcale. Jest zbyt sielankowo. Zbyt sielankowo. A, czyli co? Czyli... Moje plecy. Dasz radę? Dam. Tak, tak. Czyli Dina zajmuje się wszystkim, a Ellie tylko targa ze sobą JJ'a. Jest okej. Okay. Znaczy, wiem, jakaś dodatkowa warstwa by się przydała pewnie. Kukuryku. Kurde. No. Nie, ale serio? Zbyt rankowo. Jeszcze? Mogę przestać. Mam przestać? Dobra, dość. Serio? Znaczy naprawdę niewiele jej trzeba, jeżeli to już można uznać za jakieś tam preludium do gry wstępnej. Ale w sumie, może ta muzyka, może to wystarczyło? Chcesz to... pogłaskać? Chodź. Owieczka? No dobra, spróbuj. Ojej, żeby... powoli, powoli, spokojnie. Żeby ci nie odgryzło łapki, tej. Bardzo. No. Hej. Hej. Wezmę go. Mogłabyś zagonić owce? Nie, spoko, może zostać. Tak? Tak. Odpocznij sobie. Ale ma chustę, ale ma sidełko. No to trzymaj. No chodź. Łaź do środka. No i chyba zabiło się późno, bo już mi dwa komary wleciały do pomieszczenia. Już mi tutaj gdzieś bzyczą koło ucha. Co, faktycznie? Będziemy jeszcze zaklinać owce? Słuchajcie, owce, w stodole czeka na was kolacja. Tak więc ruchy... Dobra, zawsze można spróbować zagonić jeszcze owce, ale... A może podejmę to ryzyko. I zrobię to w następnym materiale, bo serio, śmierdzi mi tutaj jeszcze jakimś dodatkowym epizodem. Zbyt sielankowo i zbyt długo. Nie rozwlekliby tak zakończenia po prostu. Więc okej, ja obstawiam, że to jeszcze nie będzie ostatni odcinek, że nie będę musiał tam dolepki później robić, 10-minutowej. Czy coś ten deseń, ale zobaczymy. Dobra, wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!